To będzie Marek 7, Marek, no ileś tam Marek, nie? 3. Z Ewangelii według świętego Marka. Przyprowadzili mu głuchoniemego i prosili go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka. A spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Effata, to znaczy otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. A bo ten Pan Jezus właściwie sam nie wie, czego chce. No bo uzdrawia głuchoniemego, przywraca mu zdolność mowy. I trudno sobie wyobrazić, żeby taki gość, który nie mówił przez lata, kiedy dostaje tę łaskę, że może mówić, no, że mówić nie będzie. No wiadomo, że zacznie gadać, śpiewać, wołać, wrzeszczeć być może nawet. No będzie po prostu używał swojego nowego zupełnie aparatu gębowego. Pan Jezus go uzdrawia, daje mu tę łaskę i zaraz po 17 sekundach mówi do ludzi, którzy są świadkami tego cudu, którzy są zachwyceni tym cudem, tym dziełem Jezusa, mówi do nich: nie wolno wam o tym mówić, jakby zamyka im usta. No to właściwie o co chodzi? Temu otwiera, tym zamyka. Temu pozwala mówić, tym nie pozwala. No to co, mówienie to jest grzech, a nie mówienie może to jest grzech? Dobrze jest mówić, czy źle jest mówić? A może jest dobrze nie mówić, czy źle jest nie mówić? Nie wiadomo, ta Ewangelia nam właściwie tego nie wyjaśnia, ale wyjaśnia nam co innego, że dobre jest to, co mówi Jezus. To znaczy, to, co nakazuje, należy robić i za tym pójść, nie kombinować. To jest droga, to, co mówi nam Pan. A więc nie chodzi o to, czy mówić, czy nie mówić, czy mówienie, czy nie mówienie. Chodzi o to, co jest wolą Jezusa. No ale dlaczego właściwie Pan Jezus zabronił tym, którzy są świadkami cudu, mówić o Nim? Dlaczego zabronił rozgłaszać o tym cudzie przecież fantastycznym? Dlaczego zamyka usta im, pozwalając mówić temu człowiekowi, który był głuchoniemy? No, pewnie można byłoby ze trzy powody wymienić, dla których Jezus nie chce, aby o tym cudzie mówiono, rozgłaszano, gadano i plotkowano. Pierwszy jest taki, że to gadanie nadmierne, opowiadanie, rozpowiadanie zabija ciszę w sercu, która jest potrzebna po to, aby dziękować Panu Bogu za miłosierdzie, które daje, aby błogosławić Boga, czyli krótko mówiąc, rozmawiać najpierw z tym, który daje cud, z tym, który jest dobry, który jest miłosierny i któremu najpierw należy się dziękczynienie. Po drugie, Jezus przygotowuje już apostołów do tego, że nie każde ich dobre działanie spotka się z pochwałą, spotka się z nagrodą, że nie każdy ich cud czy jakieś zwyczajne rzeczy, które będą robić z dobrymi intencjami, będą natychmiast miały dobry skutek. Będzie tak, i wiemy to dobrze z Nowego Testamentu, że za dobro, które pełnili, uczniowie byli wręcz prześladowani. A więc Jezus przygotowuje ich do tego już teraz. No i po trzecie, to milczenie, niemówienie, to nierozgłaszanie tego cudu ma pomóc tym, którzy chcą przyjść do Jezusa z powodu ich wiary. Czyli ci, którzy wierzą, że Jezus naprawdę jest Mesjaszem i którzy wierzą, że naprawdę może ich uzdrowić, a nie przywoła tych, którzy są tylko ciekawscy. Ci, którzy przychodzą ze względu na sensacyjkę, na coś, co się dzieje niesamowitego. A więc jest to możliwość dla tych, którzy są pociągnięci wiarą, którzy słyszeli o Jezusie, ale nie o Jego jakichś spektakularnych działaniach. A zatem Jezus zamyka usta jednym, otwiera innym. Ale dobre jest nie milczenie czy mówienie, ale to, co mówi nam Jezus. Będzie cięcie, bo zapomniałem, co jest na koniec. To tak czy... Radzę, jak robimy to, to możesz nagrać na zbliżenie do Mateusza, że krzyczysz? Tak, dobrze. Kiedy?
A dobra. Dobra, nie za bardzo? Nie, nie, było okej. Będziesz miał 2 miliony na YouTubie. Cześć. Fragment dzisiejszych nagrywań rekolekcyjnych.